Gdybym nie był trenerem, to byłbym biznesmenem. Za 15 lat będę szczęśliwym dziadkiem. Za granicą kibicuję w tej chwili Manchester City. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa, Jurek Dudek. Denerwuje mnie brak szczerości u ludzi. Drugą połowę poznałem w dyskotece. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać papieża. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie, myślę, że Madryt. Muzyka, której słucham najchętniej, różnie, ale taka piosenkarka Zaz, bardzo cenię jej głos. Książka i film, które poleciłbym każdemu. Myślę, że każdemu poleciłbym, kto nie oglądał, żeby obejrzeć Ojca Chrzestnego. W Ekstraklasie lubię, nie lubię. Podoba mi się wszystko w Ekstraklasie. Natomiast nie lubię ataku na ludzi, którzy wyrażają swoje zdanie szczerzej. I uważam, że w tym kierunku powinniśmy iść, żeby było ciekawiej. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Jak przyjechaliśmy kiedyś w Turcji na grę kontrolną z poważnym rywalem z Ekstraklasy rosyjskiej i okazało się, że totalnie boisko jest nieprzygotowane, nieskoszone i wyglądało jak łąka. No troszeczkę mnie ta sytuacja bardzo zaskoczyła. Dowcip w szatni, który rozbawił mnie do łez. Najfajniejsza rzecz to chyba było, jak mieliśmy takiego naprawdę piłkarza, który miał wielką sodę i przynieśliśmy mu ze złomu dwa takie stare telewizory i położyliśmy obok siedzenia. Kultowy tekst w szatni piłkarskiej. Strasznie zażwirowane nogi. Najlepszy piłkarz Ekstraklasy, Michał Janota. Z techniką na bakier. Nie chciałbym tutaj nikogo obrazić, ale chyba mój trener motoryczny. Największy dowcipniś, chyba Adaś Marciniak jest wspaniały w tym. Największy modniś, Antek Łukasiewicz. Najdłużej pod prysznicem i przed lustrem. Taki piłkarz, którego już nie prowadzę, ale prowadziłem i tu będę szczery, Szymon Sobczak. Najlepszy piłkarz, którego trenowałem, Maciej Wilusz. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grała moja drużyna, chyba Guilherme. Mój rytuał przed meczem. Dotykam boiska i robię znak krzyża. To jest taki chyba, który musi być zawsze przed każdą połową meczu. Przeciwnik, który śni mi się po nocach. No już zaczyna mi się śnić Lechia Gdańsk. Najbardziej pamiętna bura w szatni po Olimpii Grudziądz, prowadząc Stal Mielec. Było gorąco. Największy błąd w karierze? Myślę, że jednak odejście z Odry Opole. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie? Nasz Stadion Narodowy. Ostatnio było mi bardzo głupio, gdy źle zinterpretowano moje słowa po meczu z Koroną Kielce. Popisowe danie, które przyrządzę, to jajecznica. Koniec, dziękuję serdecznie.